Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, gdziekolwiek mnie oglądacie, w jakimkolwiek zakątku świata jesteście, czy o jakiejkolwiek porze dnia i nocy będziecie mnie oglądać. Także dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie i słuchacie moich materiałów, no i że mnie wspieracie także swoimi komentarzami i lajkami. Dzisiaj nie będzie za dużo informacji, jak to zwykle w poniedziałek, natomiast powiem Wam, że będą one bardzo ciekawe, a szczególnie cztery ostatnie wiadomości, także warto tutaj wysłuchać do końca tego materiału, szczególnie, że nie powinien on być długi dzisiaj, no ale powiem Wam, że te cztery informacje ostatnie, no to są naprawdę informacje godne tutaj wysłuchania. Dobra, także żeby nie przedłużać, tylko na początku muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz już przechodzimy sobie do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi 23 406 dolarów i 32 centy po spadku o 1,73% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to mamy wzrost o 6,92%. Natomiast cena Ethera wynosi 1694 dolary i 81 centów po spadku o 0,52% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost tutaj o ponad 11%, a dokładnie 11,61%. Także widzimy tutaj, że na Bitcoinie spadek, tutaj jakieś siły chciały doprowadzić do zamknięcia poniżej tej 200-tygodniowej średniej kroczącej, no ale po raz pierwszy, odczekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, aha, tak, bo tutaj była, no, czyli, nie, przepraszam, od 6 tygodni, tak, czyli pierwszy raz od 6 tygodni tutaj wybiliśmy się, no i zamknęliśmy się ponad tą 200-tygodniową średnią kroczącą, co jest oczywiście bardzo pozytywnym sygnałem. No i oczywiście właśnie tutaj zachęcam do oglądnięcia tych ostatnich czterech wiadomości, bo będzie to właśnie z tym związane. Dobra, i tak jak widzimy tutaj na wykresie dziennym Bitcoina, mamy taką krótkoterminowy trend wzrostowy, no i na dzień dzisiejszy tutaj wsparcie jest na poziomie coś około 21, czekajcie, niżej, no coś około 21, tak, 700, coś 50, tak powiedzmy. No a jutro już będzie na 21 tysięcy, tam około 21 900, także do tych poziomów jeszcze możemy jakby tak bezpiecznie spaść, aczkolwiek wcale nie musimy. Dla mnie tutaj najważniejszym wskaźnikiem jest to właśnie, że zamknęliśmy się powyżej tej 200-tygodniowej średniej kroczącej. Jeżeli chodzi o indeks Fear and Greed, no to zobaczcie, spadł on od wczoraj o 6 punktów i wynosi obecnie 33 punkty. Także jak nie ma ostrego ruchu w górę, no to widać, że pojawia się strach na rynku. Jeżeli spojrzymy na bąble, no to widzimy, że tutaj mamy ostro zmieszany rynek, no i mamy zarówno wzrosty, jak i spadki, także tutaj sytuacja jest mieszana na rynku. No i dobra, i przechodzimy sobie do informacji, a pierwszą informacją jest taką, że jeżeli ktoś z Was brał jakiś tam udział, czy też zapisywał się na white listę, tak, czy został dodany na white listę projektu Crypto Mayhem, tak, no to właśnie tutaj oni poinformowali, że wczoraj rozpoczęła się runda prywatnej sprzedaży, no i potrwa ona przez 6 dni do 6 sierpnia do godziny 16. No i oczywiście tutaj, jeżeli chcecie wziąć udział w tej sprzedaży, no to musicie być na tej white liście. Tu można sobie sprawdzić adresy portfeli, tak, czy jesteście. To mówię dla osób, które, bo to oni dawno, dawno już temu zbierali właśnie takie za różne aktywności, trzeba było tutaj się dostać na tą, znaczy można było się dostać na tą white listę, no i czasami ludzie mogli zapomnieć, że w ogóle są, także jeżeli ktoś z Was tutaj jakby był zainteresowany kiedyś tym projektem, no to trzeba sprawdzić, czy jesteście. No i tutaj są gwarantowane alokacje dla wszystkich osób, które są na tej white liście, a bardziej dla adresów, tak?
No i cena wynosi 0,0016 tutaj dolara. Maksymalnego zakupu, jakiego można dokonać, to jest zakup za 150 USDC po sieci BEP20, czyli ten BNB Smart Chain. No i jeżeli chodzi o te tokeny, które są zakupione, no to 10% będzie uwolnione na TGE, a reszta będzie tutaj odblokowana z każdym blokiem przez 9 miesięcy. Także mówię, jeżeli ktoś się tam przespał, czy po prostu nie wiedział, a kiedyś tutaj brał udział, no to może sobie sprawdzić, czy jest na tej waitliście, no i wtedy podjąć decyzję, czy chce skorzystać z zakupów tego tokena Adria, czy też nie. Idziemy dalej, no i proszę, kolejna ciekawa informacja, nawet bardzo ciekawa, że studia w metaversie na Uniwersytecie w Hongkongu ruszają 1 września. No i tutaj widzimy, że Uniwersytet w Hongkongu zainauguruje klasę w metaversie od 1 września 2022 roku. No i tutaj on buduje projekt o nazwie Meta HKUST. I planuje stworzyć właśnie środowisko edukacyjne, które wirtualnie połączy dwa kampusy w Hongkongu i Kantonie. No i tutaj 1 września będzie gospodarzem imprezy inauguracyjnej klasy wirtualnej w metaversie. No i tutaj pracownik naukowy z tego uniwersytetu powiedział, że uruchomienie klasy zmieszaną rzeczywistością oznacza otwarcie nowego kampusu w mieście Gangzhou w Hongkongu. No i tutaj widzimy, że wielu gości może być za granicą i nie może uczestniczyć w otwarciu, więc będziemy ich gościć w metaversie. No to ciekawe, czy można będzie jakby uczestniczyć, jeżeli się nie jest tutaj, no tutaj właśnie jakby studentem tej klasy. Ciekawe, bo sam bym tutaj pooglądał. No i jeszcze pytanie, czy to będzie w języku angielskim, czy w chińskim. No bo jak w chińskim, no to niestety za wiele bym się nie dowiedział, a właściwie nic bym się nie dowiedział, tak? Dobra, kolejna informacja jest taka, że Półwysep Arabski jest coraz bardziej przychylny kryptowalutom. Tu widzimy, że Dubaj zezwala na pełną działalność spółce zależnej giełdy FTX. No i tutaj działalność spółki właśnie będzie służyć jako próba regulacyjna dla przyszłych usług komercyjnych z wykorzystaniem wirtualnych aktywów. No i widzimy, że Dubaj i reszta Zjednoczonych Emiratów Arabskich podjęły w tym roku kroki w kierunku przyjęcia kryptowalut w szybkim tempie. No i Emiraty poszło o krok dalej w stawianiu na innowacje, wprowadzając strategię Dubai Metaverse. No ja wam powiem, że jak oglądam jakieś różne filmiki, czy czytam informacje tutaj o Dubaju i Emiratach Arabskich, no to tam praktycznie wszystko można, znaczy wszystko już można kupić za krypto. No i oni tutaj podjęli tą właśnie taką decyzję, że przyciągają dużo firm i tutaj oczekują, że no ich tutaj jakby produkt krajowy brutto tak zwiększy się bardzo mocno, jeżeli chodzi o właśnie te firmy kryptograficzne. Dobra, kolejna informacja, również bardzo ciekawa, jest taka, że Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów FDIC 29 lipca ponownie oświadczyła, że nie ubezpiecza aktywów cyfrowych. No i ten regulator został zmuszony do wydania tego oświadczenia po tym, jak Voyager właśnie twierdził, że jego depozyty są ubezpieczone przez regulatora. No i według regulatorów oświadczenie takich firm kryptograficznych mogą powodować zamieszanie i szkodzić klientom. Natomiast regulator powiedział, że ubezpieczenie depozytów nie ma zastosowania w przypadku jakiegoś awarii czy też bankructwa podmiotu pozabankowego, takiego jak firma kryptograficzna. Ponadto ubezpieczenie depozytów nie chroni konsumentów z produktami niedepozytowymi, takimi jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe, towary lub aktywa kryptograficzne. Tu mamy bardzo ciekawą informację. Vitalik Buterin powiedział, że próba Facebooka odnośnie zbudowania metaversu się nie powiedzie. Tutaj widzimy, że od czasu zmiany marki Facebooka na Metę, firma ta skupiła się na budowaniu metavers, no i zainwestowała w tę budowę metaversu kolosalne pieniądze. No i jak na razie jakby są one wpisane w straty. No a współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin uważa, że korporacyjne próby zbudowania metaversu skończą się niepowodzeniem. Także tutaj no, bardzo ciekawa informacja. Gdyby się potwierdziła, to by się oznaczyło, że Facebook czy też Meta no, wyrzucił bardzo dużo pieniędzy w błoto.
Kolejna informacja jest taka, że Yuga Labs będzie pobierać 5% opłaty licencyjnej od sprzedaży kolekcji MiBits. MiBity mają cenę minimalną 4,94 etera, czyli praktycznie 5 eterów. No i Yuga Labs rozpoczęła zmianę polityki MiBits NFT, wprowadzając nową stawkę, tutaj tantiem dla nich, za sprzedaż kolekcji. No i zgodnie z ogłoszeniem z 28 lipca firma macierzysta Bored Ape Yacht tutaj NFT otrzyma 5% od sprzedaży MiBits. Opłaty będą pobierane od sprzedaży wtórnej kolekcji za pośrednictwem OpenSea, Lux, Rare i innych tutaj platform. Kolejna informacja jest taka, że według raportu DAP Radar gry na blockchainie są najmniej dotknięte przez zawirowania na rynku. No i gry blockchain i projekty Metaverse wydają się radzić sobie z BES-ą znacznie lepiej niż inne nisze na rynku i według raportu DAP Radar gry oparte na technologii blockchain ominęły wynikające z BES-y spowolnienie i zamiast tego zainwestowano w nie 2,5 miliarda dolarów zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale. Czerwiec jednak przejdzie do historii jako najgorszy miesiąc dla branży, a nawet przestrzeń właśnie tych gier na blockchainie odczuła tutaj spowolnienie, rejestrując najniższą miesięczną inwestycję zaledwie 500 milionami dolarów. No i oceniając najnowsze dane, dyrektor generalny DAP Radar Skirmatas Januskas skomentował, że uważamy, że gry oparte na technologii blockchain będą kluczowe w ciągu najbliższych 2 lub 3 lat i przyciągną co najmniej 100 milionów nowych użytkowników do kryptowalut z jednego prostego powodu, łącząc NFT i DeFi, dzięki połączeniu wszystkich trzech elementów gier blockchain, NFT i DeFi zobaczysz coś naprawdę nowego i ekscytującego. No i widzimy tutaj, że na przykład inwestorzy o niskich dochodach sprzedali część swoich aktywów kryptograficznych podczas krachu na rynku, natomiast zamożni inwestorzy nadal trzymają swoje krypto i ciągle w nie inwestują. No i teraz przechodzimy do tutaj tych czterech tutaj tych kluczowych takich informacji. No i zobaczcie, tutaj widzimy, że Bitcoin pokona barierę 100 tysięcy dolarów. Analitycy czekają na jesień i szykują bycze prognozy. No i widzimy, że już jesienią Bitcoin może zakończyć trwający trend spadkowy i odbić do niespotykanych dotąd poziomów. Czekajcie, gdzieś tu miałem zaznaczone. A, no i tutaj widzimy, że panel 35 analityków i specjalistów z zakresu zdecentralizowanych finansów, tutaj zapytanych przez Findera, obniżył swoje długoterminowe prognozy dla Bitcoina z 420 tysięcy do 406 tysięcy, no to strasznie obniżył, które kryptowaluta ma osiągnąć przed 31 grudnia 2030 roku. No i tutaj widzimy taką informację, że jeden lub dwóch największych rynkowych graczy może w każdej chwili rozpocząć hossę, ogłaszając zastąpienie powszechnie używanego dziś aktywa jakiejkolwiek waluty Bitcoinem. No i może być to na przykład emerytura wypłacana w Bitcoiny, która sprawi, że miliony osób otrzyma swoje pieniądze emerytalne w Bitcoinie, lub premie dla pracowników, odprawy czy inne świadczenia na naprawdę szeroką skalę. Tak powiedział Mark Bassa, globalny menedżer do spraw marki i biznesu w Hawk Finance. No i taka wiadomość napędziłaby cenę Bitcoina do niespotykanych poziomów. No i on myśli, że wielu inwestorów Bitcoin czeka tylko, aż to się wydarzy. Tymczasem raport opublikowany przez analityka ARK Invest utrzymuje zdecydowanie bardziej byczą perspektywę dla Bitcoina w 2030 roku, oczekując, że cena osiągnie zawrotny 1 milion dolarów, choć szacunki te mogą być znacznie zawyżone. No i oni tutaj uważają, że też solidne regulacje dotyczące kryptowalut będą wymagane, aby przyciągnąć więcej instytucjonalnych pieniędzy do przestrzeni i zwiększyć cenę Bitcoina na niespotykaną dotąd skalę. No i tutaj widzimy, że 1 milion dolarów za Bitcoina w 2030 roku to realistyczna prognoza, biorąc pod uwagę, że wiele funduszy dopiero zaczyna zwracać na niego uwagę, a wiele z nich, mimo iż by chciało, to jeszcze nie może trzymać go w swoim bilansie ze względu właśnie tutaj na regulacje, a bardziej na brak tych regulacji. No i słuchajcie, tutaj ja Wam jeszcze powiem, że ja nagrałem taki filmik pod tytułem Zarobisz 200 X, czyli zarobisz 200 razy, czy pomnożysz swoje pieniądze 200 razy, jeżeli mam rację. Tutaj
zamieszczę Wam link na górze, tutaj będziecie mogli sobie kliknąć i oglądać. Będzie również ten link w opisie pod tym filmikiem, bo uważam, że to jest no, jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy tutaj filmik, który trzeba zobaczyć. Tam chodzi o to właśnie, co powiedział Rol Paul. Tak, także zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę są tam ciekawe informacje. Dobra, i przechodzimy dalej i zobaczcie, tutaj widzimy indeks dolara, no i taką krzywą tutaj wspierającą ten wykres kursu dolara. No i zobaczcie, widzimy, że ten wykres przełamuje tą krzywą. Także jeżeli tutaj faktycznie przełamie tą krzywą na dłużej i tutaj zacznie kurs dolara spadać, także no wiecie, że jeżeli dolar się osłabia, no to rynek kryptowalut idzie do góry. Także no jeżeli by faktycznie tutaj przełamał na dłużej te, powiedzmy te wsparcie w postaci tej krzywej, no to może być właśnie bardzo ciekawie na rynku krypto. No i idziemy dalej i zobaczcie tutaj. Większość inwestycji instytucjonalnych w krypto jest wciąż niedoszacowana albo w ogóle ich jeszcze nie ma. I tutaj chodzi o to, że inwestycje instytucjonalne w przestrzeń kryptowalut są wciąż na niskim poziomie w 2022 roku, a tutaj realne wejście właśnie tych inwestorów instytucjonalnych może być iskrą do kolejnego rajdu. Rzeczywistość dla branży kryptowalut i cen kryptowalut w 2022 roku jest taka, że inwestycje instytucjonalne dopiero się rozpoczęły. A kiedy stanie się to naprawdę, no to rynek nagle i drastycznie zrewiduje kurs kryptowalut w górę. Niezależnie od tego, czy przejdziesz do raportu np. Binance ze stycznia 2022 roku, odwołującego się do statystyk CoinShares, który mówi, że inwestycje instytucjonalne w Bitcoina wyniosły 6,3 miliarda dolarów w 2021 roku, czy też raport Benzinga z sierpnia 2021 roku, który obejmuje firmy holdingowe kryptowalut takie jak Grayscale, według którego całkowite inwestycje instytucjonalne w Bitcoin w tym czasie miały wynosić 70 miliardów dolarów, no to instytucjonalne inwestycje w krypto nadal pozostają daleko w tyle za inwestorami detalicznymi, czy też niezależnymi inwestorami takimi właśnie o wielkości tych portfeli, które są tutaj klasyfikowane jako wieloryby. No i inwestycje instytucjonalne w krypto nie pojawią się, dopóki nie pojawią się na szeroką skalę fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne, państwowe fundusze majątkowe i firmy ubezpieczeniowe. Tak więc zacznij alokować kryptowaluty. Tak mówi ten artykuł. No i właśnie również jeszcze zachęcam jeszcze raz do tego oglądnięcia tego filmiku, że zarobisz, czy też pomnożysz swoje pieniądze 200 razy, jeżeli mam rację. No i tutaj ostatnią informacją na dzisiaj jest taka, że saldo bitcoinów na giełdzie odnotowuje spadek. No i nowe dane sugerują, że bitcoiny stale opuszczają giełdy. Także to wszystko, co miałem do przekazania Wam na dzisiaj. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i oglądnięcie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!